Panie Marszałku, czas jest teraz i prośba do Pana serdeczna. Żeby krótko. To żeby krótko, to już jest Pańska wola. Ja nie śmiem marszałkowi swojemu szefowi wyznaczać żadnych terminów. Bardzo prosimy o parę słów. Czekamy na to. Postaram się. Pani poseł, Państwo profesorowie, Panowie dyrektorzy Biblioteki Narodowej i Bibliotek Regionalnych, zacni goście, zacny księże dyrektorze, szanowni Państwo. Krótko mogę powiedzieć w ten sposób, że jest to wielkie święto nie tylko dla Biblioteki Wojewódzkiej, dla bibliotekarzy, dla wydawców, ale myślę, że dla całego regionu, dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, bo faktycznie tutaj mogę tylko w takim też ważnym czasie powiedzieć, jak ważną rolę pełnią samorządy, tą swoją odpowiedzialnością i decyzyjnością i podejmowaniem właśnie takich kwestii, które są inwestycjami, bo tak jak tutaj pan dyrektor zauważył, to nie jest wydatek, to jest inwestycja w region, społeczeństwo i ona z pewnością przynosi codziennie efekty. Wiemy, jak duży napór jest wydatkowania pieniędzy na drogi, chodniki, na infrastrukturę, na to, co codziennie praktycznie społeczeństwo domaga i inspiruje. O takich ważnych centrach, jakim jest biblioteka, o kwestii kultury często tak powszechnie się zapomina i żeby równoważyć po prostu, stwarzać możliwości takiego rozwoju w perspektywie i trwania tego rozwoju społecznego, samorząd musi podejmować w odpowiednim czasie takie decyzje jak tą, którą podjęliśmy, jeżeli chodzi o sfinalizowanie całego projektu rozbudowy i po prostu wyzwania XXI wieku Biblioteki Wojewódzkiej w Olsztynie. Ten pierwszy czas był dość łatwy, bo było dofinansowanie. Później tutaj pan dyrektor powiedział, że to nie jest tak, że nie umiecie, nie umiemy po prostu pisać wniosków. Było ich bardzo dużo, ale po pierwsze możliwość zdobycia trudniejsza, bo już drugi okres programowania to nie przewidywał takich możliwości, natomiast też widocznie jakoś bardzo skrajnie, jeżeli chodzi o ministerialne spojrzenie, region funkcjonuje. Proszę Państwa, z Panem Dyrektorem mam tą znakomitą przyjemność znania się zawodowo dłuższy czas i zaprosił mnie kiedyś Pan Dyrektor i oprowadził po tym budynku, który był w stanie surowym, zamkniętym. Pieniądze duże, ale wiedziałem, że jeżeli one tutaj trafią, to będą należycie i bez potrzeby codziennego wglądu dobrze wykorzystane. I za to chcę Panu Dyrektorowi szczególnie podziękować, bo faktycznie, tak jak dyskutowaliśmy, to nie może być prowizorka, to nie może być tymczasowe, to musi być najlepiej w dostępnych możliwościach danego czasu i nawet z myśleniem o wieloleciu funkcjonowania wykonane. I tak też się stało i myślę, że to jest dobra inwestycja, panie skarbniku, i dobrze, że samorząd przychylił się do tych naszych tutaj rozważań i budżetowo przez 2 lata praktycznie zamknęliśmy całość centrum naszego istnienia, tak można powiedzieć, w regionie, centrum, matkę wszystkich bibliotek w regionie, bo przecież wiem, jak też ustawowo to jest zaszeregowane i to z pewnością nam się będzie zwracało każdego dnia w tym rozwoju intelektualnym naszego społeczeństwa, a to jest też bardzo, bardzo, a może przede wszystkim najważniejsze, cały czas jednak mimo woli obliguje w tym ważnym czasie, jaki jest przed nami. Także gratuluję, wszystkiego dobrego, tradycyjnie herb województwa, żeby i w tej części zafunkcjonował na stałe. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, od marszałka na stulecie dostała nasze społeczeństwo nowy budynek Biblioteki Wojewódzkiej. Od nas, od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej dostaje społeczeństwo coś, o co Stanisław Hręczyk, profesor, prosił na ostatnim spotkaniu samorządowym. Otóż udało nam się pozyskać ze Lwowa wszystkie brakujące numery Gazety Olsztyńskiej, których nie było tutaj jeszcze w Polsce, i poprzez Ossolineum ta gazeta jest w tej chwili w trakcie opracowywania do końca roku. 16 300 stron Gazety Olsztyńskiej z lat 1800 od połowy do końca będziemy mogli udostępnić naszym czytelnikom, naszym profesorom. To będzie nasz wkład w stulecie. Panie dyrektorze, bardzo proszę, my jako bibliotekarze często słuchamy dyrektora Makowskiego, natomiast cieszę się bardzo, że znalazł czas w ciężkich godzinach służbowych i zechce parę słów powiedzieć do Państwa, którzy są samorządowcami i nieczęsto mają okazję dyrektora słuchać. Bardzo Cię proszę. Bardzo dziękuję, panie marszałku, panie dyrektorze, szanowni państwo. Ja tu zawsze przyjeżdżam z wielką przyjemnością. To jest takie miejsce, w którym za każdym razem widzę coś nowego i widzę, że inwestycje, które są tutaj czynione, inwestycje w ludzi, w budynki, w czas, to co w tej chwili mamy najcenniejszego, są skierowane w tym kierunku, w którym biblioteki będą szły. Bo biblioteki są częścią modernizowanego świata. To nie jest tak, że powinniśmy bronić bibliotek jako części tego świata przeszłego, żeby dobrze pamiętać o tych dawnych bibliotekach, które my pamiętamy z tym kurzem, okularami w grubych oprawkach, i moglibyśmy długo listę standardowych wyobrażeń o bibliotekarkach, bibliotekarzach i bibliotekach ciągnąć. Ale biblioteki to jest część świata zmodernizowanego. Biblioteka to jest przede wszystkim funkcja, którą będziemy pełnić wobec społeczeństwa bez zmian. To jest również miejsce, i jeżeli miałbym przekonać do czegoś organizatorów bibliotek, samorządowców, ale także mieszkańców, którzy ich wybierają, to właśnie tym, że każdy z nas powinien wiedzieć, że w każdej społeczności lokalnej, w każdej gminie, w każdym mieście znajduje się przestrzeń darmowa, otwarta dla wszystkich, gdzie znajduje się kompetentna osoba, przestrzeń bezpieczna dla każdego, której mamy dostęp do mądrości, piękna, wiedzy, wszystkiego tego, co cywilizacja nam niesie. I to miejsce się nazywa nieodmiennie biblioteka. Jeżeli zastanawiamy się, dokąd wysłać dziecko, żeby odrobiło lekcję, przeczytało książkę albo rozbudziło swoje zainteresowania, zaspokoiło swoje potrzeby, myślemy do biblioteki. Jeżeli zastanawiamy się, co zrobić ze starszą, samotną osobą, powinniśmy w pierwszej kolejności wysłać do biblioteki. Nie musi od razu czytać trudnych książek. Wystarczy, że pobędzie wśród innych osób, porozmawia z bibliotekarką. To już jest wystarczające. Ale to jest także miejsce, w którym bibliotekarka uzuchwali młodego człowieka do bycia kimś więcej. Podsunie mu literaturę, która go rozwinie, jeżeli ma jakieś zainteresowania. To jest miejsce, w którym w przeciwieństwie do szkoły się nie ocenia. To jest zawsze przewaga bibliotekarki nad nauczycielką, nawet najlepszą. Bibliotekarka rozmawia nie z klasą, tylko z każdym człowiekiem osobno, patrząc prosto w oczy, i nigdy nie ocenia. Nawet jak wróci ten młody czytelnik po 40 czy 50 latach, żeby wypożyczyć kolejną książkę albo oddać niezwróconą po tym czasie. Szanowni Państwo, Biblioteka Wojewódzka to jest miejsce, w którym przede wszystkim rozpoznaje się kierunki zmian. To jest miejsce, w którym szkoli się bibliotekarzy, tak jak świat się zmienia. My nie dyskutujemy o zmianach technologicznych, my je akceptujemy. To nie jest ani rewolucja cyfrowa, nie jest pierwszą rewolucją w naszym życiu. My nie zmienimy świata. My możemy jedynie dać dostęp do świata, który jest, w sposób najmądrzejszy, najlepszy, najbezpieczniejszy. Biblioteki się po prostu opłacają i rzeczywiście nie jest to koszt, to jest inwestycja.
A społeczności, które nie rozpoznają tej inwestycji, będą miały gorszych obywateli, słabiej wykształconych, bardziej bojących się zmian technologicznych, ale także po prostu przyszłości. To będzie również miejsce, w którym nie znajdą osoby na emeryturze swojej przestrzeni do spędzenia czasu. Zwyczajnie. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za Pana ogromne zaangażowanie w budowę tej znakomitej biblioteki, ale budowę w sensie i ludzkim, i infrastrukturalnym. Jedno z drugim jest połączone. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom biblioteki, ale także Panu Marszałkowi za zrozumienie, jaką rolę Biblioteka Wojewódzka odgrywa. Biblioteki muszą w najbliższym czasie znaleźć swoje unikatowe funkcje w świecie, w którym jest jedna publiczna biblioteka dostępna dla wszystkich, czyli internet. My jej nie obsługujemy. My możemy jej tylko nauczyć. Biblioteki, tak jak w połowie XV wieku, zmieniły się radykalnie w wyniku zmiany po wynalezieniu druku, tak dzisiaj znowu muszą się zmienić. I ta biblioteka to rozumie, uczy bibliotekarzy w województwie i za to bardzo serdecznie Państwu dziękuję i gratuluję. Fajnie mieć takiego szefa w Warszawie, nie? Szanowni Państwo, tak jak mówiłem, przed Państwem kolejny bibliotekarz, Mateusz Cwaliński, dzieło pracy pedagogicznej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i dzieło mądrości Krzyśka Dąbkowskiego, który go przygarnął jako muzyka do multicentrum, gdzie sprawy muzyczne przecież prowadzi. Trochę żałuję, panie Mateuszu, że nie zdążyłem przed Krzyśkiem, ale trudno, no wszystkiego nie damy rady, wszystkiego dobrego przed państwem. 12, no może 15 minut dobrej muzyki w wykonaniu znakomitego olsztyńskiego akordeonisty Mateusza Cwalińskiego.
że akordeon, albo cyja, albo świniarka, albo inaczej jak to się nazywa, fachowcy wiedzą, to jest tylko instrument do ludowizny, do wesela albo do czegoś innego, to nie wierzcie, jest to instrument koncertowy, czemu dał wyraz dzisiaj bibliotekarz z Olsztyna Mateusz Cwaliński. Dziękuję Mateusz, wszystkiego dobrego. Nawet gdybym chciał już skończyć, to by mi nie dali, bo okazuje się, że moi koledzy bibliotekarze z terenu chcieli też dwa słowa jakieś powiedzieć. Nie było tego w scenariuszu, ale zaraz ja powiem, co będzie dalej, jak chłopaki, żeby się szybko ogarnął. A dziewczyny też. A to migiem ruchy! Zobaczcie, że czeka marszałek, wybory, kandydaci, wszystko. Zobaczcie, jak tego, a tu się celebrują. No dojdźcie, no proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie, Panie Marszałku, Pani Poseł, Księże. Szanowni Państwo, kiedy patrzyliśmy, jak rosną te mury, w końcu kiedy przychodziliśmy tutaj, już też patrząc, Pan Dyrektor pokazywał nam, jak to wygląda, nie patrzyliśmy na tę bibliotekę z zawiścią czy też zazdrością, patrzyliśmy z pełną dumą. Z dumą na to, że Biblioteka Wojewódzka, bo Biblioteka Wojewódzka jest pewną afirmacją bibliotek terenowych. Nie powiem, że u nas jest gorzej, bo bywa wspaniale i mamy wspaniale. Cieszę się również bardzo z tego, że władze wszelkiego szczebla w tej chwili doceniają już rolę bibliotek i że nie doceniają jej tylko wtedy, kiedy są włączone kamery. Pojawiły się pieniądze, pojawili się ludzie, którzy rzeczywiście biblioteką życzą bardzo dobrze i te biblioteki się rozwijają. Patrzę tutaj tak głęboko w oczy panu dyrektorowi Biblioteki Narodowej, bo mam do niego pewną sprawę jeszcze, bo mówiliśmy o tym, to jest pewien standard. Biblioteka Wojewódzka naszego województwa doszusowała do tych wszystkich bibliotek wojewódzkich, które miały wspaniałe, cudowne gmachy. Dzisiaj i nasza biblioteka ma. Myślę tylko, że jeżeli udałoby się, a rozmawiałem z panem dyrektorem Biblioteki Wojewódzkiej i z dyrektorem Ossolineum, więc myślę, że pan dyrektor Biblioteki Narodowej też wie, o czym już mówię. Mówię o tym, żebyśmy popracowali wspólnie, łącznie z samorządowcami, nad tym, aby doprowadzić do standaryzacji bibliotek w ogóle. Byłoby to coś wspaniałego. Jeszcze nie jest. Cóż, panie dyrektorze, ja w swoim imieniu, bo myślę, że każdy z nas troszeczkę kilka słów powie, chciałem złożyć, nie? No to w takim razie, ja tylko powiem tak, przywieźliśmy tutaj od siebie z Kętrzyna nasze wydawnictwa, które biblioteka wydała w ostatnich 2 latach. No zapraszam oczywiście, panie dyrektor, kwiatki to dla pana dyrektora, gdzie są kwiatki dla pana dyrektora. Gratuluję, bardzo dziękuję za tak wspaniałą bibliotekę, panie dyrektorze. Dziękuję. Książki, żebyśmy nie myśleli, że to jest. Witam Państwa serdecznie. Ja sobie pozwolę tylko jeszcze dodać tutaj w imieniu pozostałych koleżanek i kolegów. Gratulujemy oczywiście inwestycji, ale życzymy przede wszystkim, żeby ta inwestycja przyniosła efekty w postaci nowych czytelników, nowych użytkowników, bo teraz tak się mówi, bo biblioteka to oczywiście nie tylko książki. I oczywiście nowych sponsorów i partnerów do współpracy. Wszystkiego dobrego życzymy. Dziękuję. Też nie mogą łączyć się w górę. Teraz przepraszam. Dziękuję. Dziękuję. Pomyślność. Gratuluję jeszcze raz. Nie będziemy się całować. Nie tak jak zwykle. Pani dyrektor. Jeżeli się w minucie zmieścisz, to bardzo proszę. Z uwagi na 30-letni staż, jaki mam przy projektowaniu wnętrz bibliotecznych, korzystając z okazji, że jest wielu dyrektorów bibliotek, chciałam powiedzieć rzecz następującą. Projekt wnętrz to jest projekt, który jest realizowany jako ostatni i jest to błąd, ponieważ gdybym weszła późno w obiekt całkowicie skończony, mielibyście Państwo tam scenę, a jeśli popatrzylibyście na tę ścianę, to byłaby to ściana ze skosem, z filarem na środku, bez tego oświetlenia, więc uwagą moją jest to, że aby mieć efekt finalny,
taki, który zbliża nas do no, pewnego ideału. Nigdy nie jest tak, że jesteśmy ze wszystkiego do końca szalenie zadowoleni. Projekt ten wnętrz musi wejść w odpowiednim momencie, w miarę jak najwcześniej. Szczególnie, gdy planuje się remont. Wiedzą o tym panie z Miłakowa, wiedzą o tym, wie o tym pani dyrektor z Morąga, że wtedy, kiedy w miarę wcześnie wchodzi się, to wtedy ten remont, efekt remontu jest zupełnie czymś innym niż to, co pierwotnie się zakładało. Dziękuję bardzo. Ponieważ jest czas i moda na prezesów, to pozwólcie państwo, że prezes konferencji dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicznych, pan Andrzej Dąbrowski, dyrektor w Kielcach. Tak, to zabrzmiało bardzo poważnie. Szanowni państwo, pewnie państwo się zastanawiacie, jak to się dzieje, że my jedziemy do Olsztyna w takiej sytuacji z dość odległych miejsc, z Zielonej Góry, z Lublina czy z Kielc. Otóż wierzcie nam państwo, że jest to dla nas autentyczne święto. Przyjeżdżamy z wielką radością, bo poza taką ustawową siecią bibliotek jest jeszcze ta zupełnie nieformalna sieć dyrektorska. I spotykamy się z sobą, rozmawiamy, mówimy o tym, co zmieniać w bibliotekach. Dyskutujemy i bezpośrednio w rozmowach takich naszych bezpośrednich i telefonicznie często na ten temat. I wspieramy się w tych działaniach i często nam się coś udaje. Zresztą no, udało nam się zrobić bibliotekę w Kielcach, budynek. Teraz udało się w Olsztynie, cieszymy się z tego bardzo. Z Andrzejem jestem, jakoś tak szczególnie towarzyszymy sobie od lat w różnych takich sytuacjach. I nie jest to tylko efekt bractwa Andrzejowego, wierzcie państwo. Bardzo się cieszymy z tego, że możemy towarzyszyć regionowi olsztyńskiemu w tym święcie bibliotekarskim i święcie czytelniczym. Chciałem czytelnikom i bibliotekarzom, władzom regionu na ręce pana marszałka i tobie, Andrzeju, serdecznie pogratulować tego wielkiego sukcesu i życzyć, byście mogli spełniać w nich swoje czytelnicze i bibliotekarskie marzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Początek jest teraz taki, szanowni państwo. Za chwilę poprosimy pana marszałka i pana dyrektora o przecięcie wstęgi. Fotoreporterzy z tamtej strony będą patrzyli nam państwu na ręce. Po czym zapraszam wszystkich z państwa. Trzy piętra do góry i dwa do dołu w indywidualnym trybie. Zniemy? Zniemy, to ciężko się będzie cięło, bo musicie tak cierpliwie. No, no idzie. O, jo, jest. No, panie dyrektorze, dziękuję uprzejmie. Zapraszamy do zwiedzą. Schodami po schodach do góry. Panie marszałku, zapraszam. Do góry. Zapraszam na wystawę, jest pan wieczniowy. Zaraz.